Ja się nazywam Krzysztof Rupiński, jestem prezesem w firmie, która nazywa się STB24, jest to spółka z o.o. A firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań w chmurze publicznej i prywatnej dla małych firm, średnich firm z zakresu zarządzania firmą, podnoszenia efektywności działania firmy, rozwiązania procesami, czy wszystko to, co się wiąże z dokumentami, ich przetwarzaniem, gromadzeniem informacji w firmie. Przez wiele, wiele lat byłem człowiekiem korporacji. Pracowałem w IBM na bardzo różnych stanowiskach. W pewnej chwili miałem tam ponad 500 osób załogi, ale w pewnym momencie skończyły się możliwości w Polsce, to znaczy należało wtedy wybrać karierę taką międzynarodową. A nigdy nie było moim celem siedzenie za biurkiem. W związku z tym pojawiła się taka możliwość, żeby zacząć własny biznes. Ja zakładając firmę miałem możliwość pozyskania funduszy na rozwój pierwszej oferty. Wydawało mi się, że jeżeli kierowałem taką dużą firmą, no w końcu to była duża firma w ramach firmy, no to cóż to dla mnie kierowanie kilkuosobową firmą, to był początek, no okazało się, że się zderzyłem z rzeczywistością. Tak? Ludzie, którzy pracują w takich dużych organizmach, nie zdają sobie sprawy, jak wygląda życie. Jakie są obowiązki takiego przedsiębiorcy, o czym musi pamiętać. To, że ma pracowników, musi o nich dbać, nie na zasadzie, że zleca się jakiemuś działowi wykonania jakiejś pracy, tylko trzeba tę pracę wykonać często samemu. Pierwszym sprawdzianem to było zatrudnianie pierwszego pracownika. Tam się okazało, że jak sam to musiałem załatwić, to tam jest jakieś 10 dokładnie urzędów, 20 papierków do wypełnienia, no i człowiek jest zagubiony. Pierwszym wyzwaniem to już powiedziałem, tak? To znaczy takie zarządzanie bardzo niskiego poziomu. To jest jakby pierwsza rzecz. No druga taka to jest utrzymanie ciągłości biznesu. Tak? To znaczy człowiek musi sobie zdawać sprawę z tego, że musi ciągle zapewniać finansowanie firmy. No i motywacja zespołu. To znaczy trzeba ludziom zapewniać ciekawą pracę. Jeżeli ktoś ma trochę inicjatywy i chce rzeczywiście się nią wykazać i chce coś rzeczywiście tworzyć, ma pomysły na innowacje, to warto to zacząć, żeby mieć odporność na niepowodzenie. Tak? No, bo te niepowodzenia w biznesie są rzeczą częstą. Znaczy, nigdy nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, nie mamy nieograniczonego kapitału, wszystko się dookoła nas zmienia i po prostu trzeba być na to przygotowane. Tak? Ale warto spróbować. Tak? W szczególności, jeśli chodzi o biznes cyfrowy. To jest biznes, który rośnie. Ten biznes jest wszędzie. Jesteśmy wszędzie produktywnymi technikami cyfrowymi. Jeżeli ktoś ma fajne pomysły tutaj w tej dziedzinie, to na pewno prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest znaczące.